serdecznie Państwa witam w imieniu dyrekcji i pracowników Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Mam przyjemność przedstawić Państwu, dobrze znanego Państwu chyba w większości przynajmniej, pana doktora Macieja Klimarczyka, który dzisiaj przygotował dla nas temat bardzo istotny chyba dla nas wszystkich, ponieważ teoretycznie wszyscy jesteśmy taką chorobą jak w jakimś stopniu zagrożeni. Będziemy mianowicie mówić dzisiaj o depresji, a jednym z czynników, który może nas przed tą chorobą uchronić, są spacery, proszę Państwa. I ponieważ w naszej ofercie są również spacery, to zapraszam Państwa do wzięcia w nich udziału. Być może przyczyni się to do lepszej Państwa kondycji. Oddaję głos Panu doktorowi. Dziękuję. To prawda z tymi spacerami oczywiście. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że Państwo jesteście. Temat jest ważny w mojej ocenie i dziś będzie taki wykład bardzo medyczny. Bardzo mało będzie psychologii, sama psychiatria, sama medycyna, tak będzie bardzo po lekarsku, ponieważ będziemy mówić o lekach, o leczeniu farmakologicznym czwartego co do częstości zaburzenia na świecie, bo depresja jest czwartym co do częstości zaburzeniem w ogóle, chorobą na świecie. Pierwsza to są układy krążenia, później nowotwory, trzecie urazy wszelkiego rodzaju i na czwartym miejscu jest depresja. Ilość chorych na depresję rośnie i ja obserwuję, że rośnie u młodych ludzi. To tak jak jeszcze dekadę temu nie było tylu pacjentów nastoletnich jak teraz. Pandemia też się przyczyniła do tego. Elektronika, całe właśnie to takie funkcjonowanie w pojedynkę, samotność przyczynia się do tego. No ale jeżeli już depresja jest, trzeba leczyć i o tym będzie dzisiaj. Proszę Państwa, depresja to choroba. To jest choroba mózgu. I ja chcę o tym powtarzać, bo mówię to po raz enty już i również na tych wykładach i zawsze, ale powtórka jest matką nauk. To nie jest smutek, to nie jest fanaberia, to nie jest demon, tak jak kiedyś przecież uważano, tylko jest to choroba mózgu. Mamy co do tego mnóstwo dowodów naukowych, niepodważalnych, o których też powiem. No właśnie, ale czy tylko mózgu? Teraz nauka idzie w stronę odchodzenia od redukcjonalizmu na rzecz holizmu, całościowego patrzenia. Mózg jest powiązany ze wszystkimi innymi narządami, a one z mózgiem. I zastanawiamy się i chyba idziemy w tym kierunku, już nawet nie zastanawiamy się, czy nie jest to po prostu choroba ogólnoustrojowa. Mówimy o czymś takim jak psychoimmunologia, czyli połączenie aktywności mózgu z aktywnością wielu innych obszarów organizmu, odporności, przeciwdział, innych chorób. Depresja pozytywnie koreluje z infekcjami. No to czy tylko mózgu, prawda? Psychosomatyka, słowo funkcjonujące od dekad, czyli sprzężenie psychiki z pracą innych narządów. Można z powodu stresu mieć biegunkę, ale również z powodu zaburzeń jelitowych można mieć depresję. To sprzężenie jest w obie strony, co warto sobie uświadomić. Choroba wpływa na mózg, a mózg generuje różne inne objawy psychosomatyczne. Więc zaczynamy patrzeć na depresję jako na chorobę szerszą. Schodzimy z mózgu na całe ciało. Ostatnia teoria to jest teoria zapalna, modna teraz. Wiele różnych chorób bada się pod tym kątem, że jest to ogólnoustrojowe zapalenie. To jest hipoteza, to są badania, to jest jakby rozwój teraz nauki, ale kto wie, być może za 30 lat będziemy leczyć depresję zupełnie innymi lekami, może przeciwzapalnymi, nakierowanymi na specyficzne jakieś komórki. Wcale to nie jest takie science fiction. W każdym razie jest to choroba, w mojej ocenie właśnie ogólnoustrojowa, aczkolwiek mająca swoją przyczynę głównie w mózgu. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli grypę. Prawda? To jest bardzo dobra analogia. Chory na grypę czuje się tak, jakby miał depresję. Poza gorączką może, bo gorączka nie jest charakterystyczna dla depresji. Gdyby pacjent zgłaszał wysoką gorączkę, no jednak diagnozowałbym w kierunku innych chorób, chorób już takich stricte zapalnych, ale samopoczucie bardzo podobne. A to jeden z dowodów, który chcę Państwu przedstawić.
chory z depresją, mózg chorego z depresją po stronie lewej i mózg osoby zdrowej po stronie prawej. Zobaczcie, jak to się różni. Tutaj jest uwidoczniony metabolizm glukozy w różnych obszarach. Podaje się pacjentowi glukozę znakowaną znacznikiem radioaktywnym, no, bezpiecznym, oczywiście medycznym, bada się później, pacjent ma różne zadania, ma myśleć, rozwiązywać różne zadania i bada się pracę mózgu, czyli notabene jest to metabolizm glukozy. Proszę zobaczyć w depresji, jak znaczy, im bardziej czerwieńszy kolor, tym aktywność wyższa. Jak mózg chorego różni się od mózgu zdrowej osoby? On funkcjonuje bardzo wolno, a metabolizm jest wolny. I teraz druga ważna rzecz. Jeżeli taki mózg będzie tak funkcjonował latami, no to co się z tym mózgiem stanie? Zardzewieje. Będą powikłania nieodwracalne i my to obserwujemy. U pacjentów, którzy mają depresję na przykład dekady całe, nieleczone depresje, obserwujemy zaniki korowe mózgu. Jest to wytłumaczalne, ponieważ ten mózg pracuje wolniej. Narząd nie używamy, zanika. Jeżeli zamkniemy oczy na 10 lat, będziemy ślepi. Będą zwyrodnienia siatkówki. To jest oczywiste. Mózg działa podobnie jak każdy inny organ. Ja będę tutaj robił takie odniesienia, analogie do kardiologii, bo nam się bardzo podoba. Czyli będę do serca odnosił. Serce chore, nieleczone, też będzie kardiomiopatia, frakcja wyrzutowa się zmniejszy, chory będzie po prostu funkcjonował coraz gorzej. Trzeba zacząć to serce leczyć. Zaburzenia depresyjne z pojedynczym epizodem dzielimy na łagodne, umiarkowane i ciężkie. To jest ważne dla leczenia, bo będę mówił, że każde z tych łagodne się leczy nieco inaczej niż umiarkowane i ciężkie. No łagodne, jak nazwa wskazuje, żaden z objawów nie powinien być nasilony. Występują pewne trudności w kontynuowaniu zwykłej pracy, ale pacjent z epizodem łagodnym, to możemy nawet nie poznać, że on ma depresję. On się będzie źle czuł, ale on będzie chodził do pracy, jakoś z trudem może się spiąć, zrobić, potem się będzie zmęczony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast funkcjonuje. Chory z epizodem umiarkowanym już nie, już poznamy. W pracy już będzie sobie radził gorzej. To już jest chory, któremu powinno się nawet dać zwolnienie lekarskie, przynajmniej na ten pierwszy etap, bo to są pacjenci, którzy się boją, że w pracy popełnią błędy. Jeżeli epizod depresyjny będzie miał kierowca, no to ja powinienem go wysłać na zwolnienie lekarskie, bo ryzyko wypadku się znacznie zwiększa. No, będzie miał lekarz czy chirurg. Już wypada się z ról. Natomiast epizod depresyjny ciężki to już jest taki stan, gdzie chorzy, i to rzeczywiście chorzy mówią, ja 3 dni nie wstaję. Wie pan? Leżę i mi jest ciężko wstać, mi jest ciężko się umyć. Mnie naganiają bliscy, żebym się umył, czy umyła. Nie wiem, nie śpię, mam myśli samobójcze, mam tendencje samobójcze. To jest epizod depresyjny ciężki. Tutaj w epizodzie depresyjnym ciężkim, no to jest stan zagrożenia życia. Śmiertelność w depresji jest wysoka, wyższa niż w zawale serca w porównaniu, około 10%. Natomiast my mówimy o takiej śmiertelności, że popełnił samobójstwo. Zginął własną ręką z powodu depresji. Natomiast jeżeli weźmiemy, rozszerzymy to znów na śmiertelność taką, że zaniedbał leczenie cukrzycy, no bo nie ma siły, nie poszedł do lekarza, nie wykupił leków. Zginął w wypadku samochodowym. Nawet nie wiemy, że to był problem depresyjny. Gdyby te zgony jeszcze doliczyć, to ja myślę, że ta śmiertelność byłaby znacznie wyższa. Epizod depresyjny może też przebiegać z objawami psychotycznymi. Czyli oprócz tego, że pacjent ma obniżony nastrój, spowolnienie, zaburzenia myślenia, myśli rezygnacyjne, myśli samobójcze, zaburzenia apetytu w obie strony, obniżony apetyt lub nadmierny, zaburzenia snu w obie strony, najczęściej bezsenność, ale może być nadmierna senność, jest zahamowany, ma niską taką depresyjną samoocenę. Bywają przypadki, gdzie towarzyszą urojenia lub omamy. Urojenia, też powtarzam po raz kolejny, są to zaburzenia myślenia, czyli fałszywe sądy o podłożu chorobowym. Chory ma wrażenie w depresji najczęściej, że to są urojenia winy, że jest czegoś winny, że przez niego coś się stało. Urojenia bankructwa. Chory mi mówi, wie pan, ja jestem w ruinie finansowej, a żona czy ktoś mówi, no to jest nieprawda. Wymyślił to sobie.
są urojenia rozpadania się ciała przy takiej ciężkiej depresji. Miałem takiego pacjenta, który uważał, że zanikł mu żołądek. I drodzy Państwo, wziął nóż i rozciął sobie brzuch, żeby sprawdzić, pokazać innym, udowodnić, że nie ma żołądka. Czyli jak bardzo musi być zmienione myślenie urojeniowo, żeby chory tak postąpił, przeżył. Przeżył, bo była natychmiastowa operacja, ale ledwo. O mamy zaś, to są zaburzenia postrzegania z różnych zmysłów, czyli chory słyszy coś, czego nie ma, widzi coś, czego nie ma, czuje coś, czego nie ma. Najczęściej w depresji to są głosy, które namawiają do popełnienia samobójstwa. Jeżeli taki chory jest z takimi głosami, zabij się, zrób to, to ci pomoże. Słyszy głos w głowie, w środku, no to jest to stan zagrożenia życia. To takiego chorego wieziemy na sygnale do szpitala i na pewno nie możemy go zostawić samego, bo ten chory, ryzyko, że on zginie z powodu depresji jest bardzo, bardzo wysokie. No właśnie, leczenie depresji. Przechodzimy już do leczenia depresji. Dzisiaj się skupię na leczeniu. Czyli nie będę już, były wykłady o depresji, więc już te objawy tylko tak wspomniałem, a dużo będzie dzisiaj o lekach, o leczeniu. No, stosujemy farmakoterapię, psychoterapię, różne inne metody. I tutaj właśnie wracam do wyszczególnienia. Epizod łagodny, epizod umiarkowany i ciężki. Szanowni Państwo, epizod depresyjny łagodny możemy leczyć za pomocą farmakoterapii lub psychoterapii. Nie ma wyższości żadnej z tych metod. Obie są o podobnej skuteczności. Nie ma danych naukowych, które świadczą za którąś z metod. Natomiast w epizodzie umiarkowanym lub ciężkim już nie. I to jest jeden z mitów, który tutaj chcę podkreślić i obalić. W epizodzie umiarkowanym lub ciężkim metodą z wyboru jest zawsze farmakoterapia, czyli brak włączenia leczenia jest błędem w sztuce lekarskiej. Za to można odpowiadać przed sądem. Natomiast bywają pacjenci, no bo taki mit funkcjonuje, prawda, którzy mówią, byle nie leki, a ma epizod ciężki. I ja wtedy, no, tłumaczę. Pacjent może zrobić co chce, no chyba, że jest stan zagrożenia życia, no to takiego pacjenta nie wypuszczę z gabinetu, jeżeli on przyszedł ze sznurem w torbie, prawda, i mówi, jak wyjdę od pana z gabinetu, to się powieszę. No wtedy dzwonimy po pogotowie, nie pytamy pacjenta o zgodę, ale jeżeli on nie wyraża zgody, polskie prawo dopuszcza leczenie takiego chorego w szpitalu bez jego zgody. Później ci chorzy dziękują. Jak wyzdrowieje, to przychodzi, to jest najbardziej takie satysfakcjonujące, mówi, wie pan, uratował mi pan życie. To jest takie wręcz wzruszające, ale w tym momencie no, nie wypuszczę takiego chorego, bo nie mogę. Natomiast jeżeli jest chory, no, nie ma zagrożenia życia, no to pacjent, to państwo, to ja, to wszyscy my decydujemy o naszym zdrowiu. Można odmówić operacji, można odmówić leczenia zawału serca, wszystko można. Ale ja mam obowiązek poinformować, że to jest niezgodne, to jest jakby pogarsza rokowanie i jakby najczęściej pacjenci się zgadzają, bo to jest właśnie przychod. No, ja też pytam, dlaczego pan tak uważa? No bo leki to, leki tamto, leki siamto, zmienią mi osobowość, uzależnię się od nich. I pada bardzo dużo takich zarzutów wobec farmakoterapii, które chciałbym troszkę rozbroić tutaj dzisiaj, bo po to się spotykamy, które najczęściej są nieprawdziwe. Zdarza się, że pacjent mówi prawdziwe zarzuty. Też to tak nie. Na przykład będę miał problemy z seksem. Tak. Są takie leki, po których będę miał problemy z seksem. No dobra, ale to już okej. Okay. To już wiemy, o co pacjentowi chodzi. Bo ktoś mówi, bo przytyje. Też są takie leki, po których pacjent przytyje. Jakby rozmowa o tym trochę rozbraja ten niepokój, który często jest nieuzasadniony i poprawia współpracę. Natomiast ja muszę jako lekarz zaproponować pacjentowi leczenie zgodne ze współczesną wiedzą medyczną. Proszę sobie wyobrazić, ktoś ma myśli samobójcze, ma bardzo dużo lęku, jakiś niepokój, nie śpi, tak? I pójdzie do psychoterapeuty, doświadczeni psychoterapeuci wyślą na konsultację psychiatryczną, bo współpracuje z nimi, ale pójdzie do kogoś, kto nie ma certyfikatu, nie wiem, no nie ma ustawy o zawodzie psychologa. Każdy z Państwa może otworzyć gabinet psychoterapii i pracować. I to się dzieje czasami. No i teraz zacznie rozwiązywać konflikty z matką, że go biła, że go zostawiła, prawda? Pacjent ma myśli samobójcze. No i wyjdzie z tego gabinetu i się powiesi. Albo wyjdzie z tego gabinetu, przyjdzie do mnie i mówi, wie pan, ja po sesji 3 dni byłem jak zbity. Ja nie wstawałem z łóżka po sesji terapeutycznej przez 3. To się dzieje też. Ale najczęściej jednak doświadczeni psycholodzy wtedy kierują na
na konsultację psychiatryczną, my włączamy to leczenie i znów analogia do kardiologii. Psychoterapia jest ważną metodą, niezwykle ważną, potrzebną, naukową, ale nie w tym momencie jako metoda pierwsza z wyboru. Później, jak się pacjentowi stan stabilizuje, poprawia, on ma więcej napędu, więcej sił, ustępują myśli samobójcze, no to jest czas na psychoterapię. To jest trochę tak, jakby w zawale serca leczyć dietą. Dieta jest niezwykle ważna, żeby nie mieć drugiego zawału serca. No, trzeba pacjenta o tym uświadomić, ale nie w momencie ostrego zawału serca, gdzie jest więziony na sygnale, bo wtedy potrzebne są inne metody leczenia. Dokładnie podobnie jest w depresji. Najważniejszy dla rokowania jest przebieg pierwszego epizodu depresji. To są ważne informacje naukowe, wieloośrodkowe, wieloletnie. Im późniejsze włączenie leczenia, tym gorsze rokowanie. Trudniej osiągalna remisja. Celem naszym jest remisja, czyli włączenie pacjentowi takiego leczenia, potem ewentualnie dołączenie psychoterapii, żeby pacjent poczuł remisję, czy osiągnął remisję, czyli nie miał już objawów. Jeżeli tak, cel leczenia jest spełniony, to jest cel realny. To jest cel realny, to jest to, my to chcemy osiągnąć. W pierwszym epizodzie, to jest ten złoty czas, to wtedy my możemy to zrobić. Czasami zostają objawy resztkowe, czyli pacjent przychodzi, mówi, no niby dobrze się, ale nie śpię. Dobrze się czuję, już wszystko jest okej, ale nie śpię, a wcześniej spał. No to to trzeba wziąć to pod uwagę, bo to jest taka zapowiedź nawrotu. Jak on ma taki objaw, albo coś jeszcze tam, albo no takie na mnie nachodzą jakieś melancholie, tego wcześniej nie było. Czyli takie objawy resztkowe, taki niedoleczony pacjent. To się też zdarza, bo czasami jest to oczywiście trudny czas zmienić lek, bo to też będę za chwilę mówił o tym szczegółowo. Natomiast jeżeli jest osiągnięta remisja, no to jest nasz cel. Im dłużej trwa nieleczona choroba, tym większe ryzyko powikłań. No dokładnie w zawale serca jest to samo. W zaburzeniach kardiologicznych jest dokładnie to samo. W nadciśnieniu dłużej nie leczymy, tym ryzyko powikłań wzrasta. Mózg jest takim samym narządem. Mózg nie jest wirtualnym narządem zawieszonym w próżni, prawda? Tylko jest to dokładnie wszystkie działania i prawa, którymi się rządzi, są dokładnie takie same. Tylko narząd bardziej skomplikowany. Każdy kolejny epizod zwiększa ryzyko następnego i to też widzimy. Epizod pojedynczy to jest inna choroba niż dziesiąty epizod depresyjny, czy siódmy. To jest inny pacjent, to jest inna choroba, to jest w ogóle inne podejście, inny sposób myślenia. Ja przy pierwszym epizodzie nie wiem, jaki będzie przebieg choroby. Ja zbieram wywiad od pacjenta, czyli pytam, czy w rodzinie była depresja. No tak, mama się powiesiła, taki wywiad. Siostra mamy w szpitalu psychiatrycznym była czterokrotnie. Tak? Moje kuzynki, jedna jest miała próbę samobójczą, inna się leczy na depresję. No to co ten wywiad mi mówi? Ten wywiad mi mówi, u pana ryzyko nawrotu w depresję jest wysokie, dlatego że jest obciążenie rodzinne. Nie zawsze jest, to nie jest korelacja 100%. Natomiast my po to ten wywiad zbieramy, żeby trochę pacjenta jakby nakierować, czyli po prostu ryzyko, nie po to, żeby go straszyć, tylko żeby wtedy dłużej leczymy, przyglądamy się, jakby być może właśnie też identyfikujemy mechanizmy dysfunkcyjne, takie właśnie do psychoterapii i tak dalej, i tak dalej. Po piątym epizodzie depresji to już drastycznie spada odsetek remisji. To są już pacjenci, którzy rzeczywiście chodzą z tymi objawami resztkowymi. Oni mogą funkcjonować, ale ryzyko szóstego epizodu depresji jest wysokie. To są pacjenci, u których proponujemy leczenie bezterminowe. Ja mam takich pacjentów. Jeżeli odstawię leki, to wiem, że za 2 miesiące będzie kolejny epizod. No i tak jest. Najczęściej sami odstawiają. I tacy pacjenci są, że to odstawia, zawsze ma w listopadzie epizod depresyjny i już 10. rok odstawił lek. Ja mówię, no dobra, to już 11. niech pan nie odstawia. No dobra, to już 11. nie odstawia. Odstawił. No i przychodzi i mówi pan, no znów nie chwyta, a myślałem, że już tym razem nie. To jest ten wywiad nam dopiero pokazuje, jak na podstawie tego, co było, my robimy takie rokowanie, oceniamy rokowanie dotyczące epizodu. Proszę Państwa, teraz opowiem Państwu, już trochę wejdziemy dzisiaj, tak, no, bardzo fizjologicznie, ale ja celowo chcę to zrobić, dlatego że to, jeżeli ktoś się leczy z powodu depresji, to jest najważniejsze w ogóle, po to są te leki. Jest coś takiego jak monoaminy. Na pewno Państwo słyszeliście o czymś, o takiej monoaminie jak serotonina, noradrenalina, dopamina. No to są nazwy, które funkcjonują, prawda, w popkulturze.
w obiegu i tak dalej. To niektórzy nazywają to pacjenci hormony szczęścia. To są ani hormony, ani szczęścia. To są neurotransmitery, które pośredniczą w wymianie impulsów między neuronami. One się znajdują w układzie nerwowym, no serotonina też się znajduje gdzie indziej, noradrenalina również, na przykład w jelitach, ale też w układzie nerwowym, w nerwach. Natomiast to jest clue, jeśli chodzi o rozumienie współczesnego mechanizmu farmakoterapii. To czego my się posługujemy, czym my się posługujemy w chwili obecnej. Tutaj Państwu pokazuję, jak wygląda neuron, prawda? Takie rozgałęziony. Ładny, prawda? On ma bardzo wiele połączeń, dlatego w mózgu, przecież taki mały jest nasz mózg, 1,5 kg, a tyle może. To dlatego, że właśnie neurony mają tyle rozgałęzień i drugi neuron znów ma tyle rozgałęzień i trzeci neuron znów ma tyle. Czyli ilość połączeń między neuronami jest ogromna. Nie wiem jaka, jeśli mnie ktoś zapytał, nie widziałem neuronu w gabinecie, ale jest ogromna i dlatego jakby nasz mózg na takiej małej powierzchni, w takiej małej objętości potrafi tak wiele, ale nas najbardziej interesuje to synaptic terminals, zakończenia synaptyczne, bo to jest miejsce, gdzie neuron styka się z drugim neuronem, zwane synapsą i to teraz robimy taki skan na to, neuron presynaptyczny, o, neuron presynaptyczny, bardziej tak, szczelina synaptyczna i neuron postsynaptyczny. Te trójkąciki fioletowe to może być serotonina, czyli to jest neuroprzekaźnik, który jest produkowany w tym neuronie, wydzielany przez błonę komórkową do szczeliny synaptycznej i tu się łączy z tym, z tą strukturą, która odpowiada, jest to receptor serotoninowy i serotonina pasuje do receptora serotoninowego jak klucz do zamka. Czyli serotonina nie połączy się z receptorem noradrenergicznym, bo nie będzie pasować. Noradrenalina się połączy. Natomiast ona się łączy z tym receptorem i receptor jest uaktywniony, idzie sygnał dalej. Czyli synapsa to jest taka stacja przekaźnikowa. Jeden sygnał, cyk, zachodzi reakcja, idzie dalej impuls. Tutaj widzimy, tu jest takie białko, które powoduje transport tej serotoniny. Jeżeli ona już się połączy, już ten mechanizm został wykonany i ona sobie tam dalej jest, to wtedy ona jest przechwytywana przez to białko i transportowana ponownie do wewnątrz komórki. Recycling. Organizm po prostu robi recykling, żeby nie syntetyzować te nowo, tylko wykorzystać tę, która już jest. I teraz, drodzy Państwo, bardzo wiele leków działa właśnie tu, czyli hamuje to białko. W związku z tym, co się dzieje? W związku z tym ilość neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej rośnie. Jeżeli rośnie, no to jest bardziej wysycone są te receptory. Jeżeli bardziej są wysycone te receptory, to jest wzmocnienie sygnału. Mamy efekt, który chcieliśmy osiągnąć poprzez podanie leku, czyli nazywamy to przewodnictwo serotoninergiczne wzrasta. Tak? I to jest główny mechanizm współczesnych leków. Nie wszystkie leki tak działają, ale bardzo wiele z nich. Ale to jeszcze nie wszystko, drodzy Państwo. Wzrost ilości monoamin daje nam efekt przeciwdepresyjny, przeciwlękowy, aktywizujący. Ja o tym jeszcze za chwilę będę mówił, omawiając poszczególne leki. Ale daje także zmiany w transkrypcji niektórych genów i zwiększa się synteza czegoś takiego białka, które się nazywa BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. No to się po prostu mówi BDNF. No można to przetłumaczyć w czynnik neurotrofowy pochodzenia mózgowego, ale mówimy BDNF. Natomiast wzrost tego czynnika, tego białka, powoduje powstawanie nowych komórek i tworzenie nowych połączeń nerwowych, czyli zwiększenie neurogenezy. I tu znów wracamy do tego pierwszego mojego obrazka, który pokazałem, że jest taka mała, tak mało się świecił ten mózg, prawda, tego chorego. Komórki zanikają. BDNF nie jest syntetyzowany. Neurogeneza, czyli tworzenie nowych połączeń, zmniejsza się. Co się dzieje? Powodują, to cały proces depresji powoduje na przeciągu lat zaniki mózgu. Ilość komórek maleje. My to widzimy potem na skanie
na rezonansie magnetycznym po iluś latach. Depresja jest czynnikiem ryzyka otępienia w wieku starszym. No i odwrotnie, jeżeli ten BDNF się syntetyzuje pod wpływem leczenia, no to powstają nowe połączenia, jest neurogeneza. Czyli to nie jest tylko, ja to mówię, efekt kosmetyczny. Podamy pani lek, podamy panu lek, będzie pan wesoły. No nie. To jest efekt głęboko prozdrowotny, to jest efekt protekcyjny dla mózgu. I tak uważa współczesna nauka i są na to dowody. Ja tutaj państwu podałem jeden z nich. I teraz drugi dom, znaczy to jest jakby ten sam dom. Proszę zobaczyć, grupa kontrolna. Tu zaznaczony jest taki fragment mózgu, który się nazywa hipokamp. Hipokamp to jest część mózgu odpowiedzialna za zapamiętywanie. Czyli to, że państwo zapamiętujecie teraz, znaczy, że macie sprawny hipokamp, a po tej stronie dokładnie ta sama struktura u osoby z depresją, no to nie po miesiącu się zrobiło, tylko to się zrobiło po iluś latach chodzenia z depresją. Ilość szarych komórek hipokampa jest znacznie mniejsza i to się da wyliczyć, to się da zobaczyć na skanie, wymierzyć, obliczyć objętość i to się robi. Tak? I to jest właśnie dowód niepodważalny, niezbity na prozdrowotne działanie, jeśli chodzi o leczenie depresji, a nie tylko, że mi będzie wesoło. Przechodzimy już do farmakoterapii. Jest chory z depresją. Jak go leczyć? No pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, zawsze sobie odpowiadam, ja sobie z chorym to ustalamy, prawda? W gabinecie to czy leczymy w domu, czy w szpitalu? No zwykły w domu, no. To rzadko jest. Te epizody takie ciężkie z myślami depresji, no nie jest tak, że codziennie są pacjenci. To są rzadkie sytuacje, no ale się zdarzają. W szpitalu leczymy wtedy, kiedy boimy się leczyć w domu, czyli chory z tendencjami samobójczymi powinien być leczony w szpitalu. Oni się najczęściej zgadzają, ci pacjenci. To nie jest tak, że my ich jakoś tak co chwilę siłą wywozimy. Ja mówię, że tu jest, ja się boję o to, o panią, o pana, no bo są myśli samobójcze. Gdzieś tam może w wywiadzie jakaś próba samobójcza. Skieruję do szpitala. I chory mówi, wie pan co, ja to dobrze, że pan to zaproponował. No tak jest najczęściej oczywiście. No ale zdarzają się pacjenci, którzy mówią nie. No to wtedy, no jeżeli jest stan zagrożenia życia, no co mamy zrobić, prawda? Zdarzyło mi się, no to ja mówię, ja pana nie wypuszczę, ja się boję, tak, o pana życie, ja wzywam karetkę. Przyjeżdżają ratownicy, no chory jest depresyjny, więc jemu jest wszystko jedno, on się zgadza. Najczęściej to nie jest tak, że teraz są jakieś tutaj szarpania, tak? Ten pacjent jest w ciężkim epizodzie depresji. Po prostu on nie wyraził na to zgody, on jest taki, no, podatny. Najczęściej oczywiście zdarzają się jakieś protesty, ale to jest ten dylemat taki, że czasami... Natomiast najczęściej w domu. Najczęściej leczymy w domu. Podaje się lek przeciwdepresyjny. Najczęściej w najniższej dawce, no bo nie w najwyższej, tylko w najniższej, którą to dawkę podnosimy do dawki skutecznej. Ale nie podnosimy ją w przeciągu 2-4 tygodni. I to jest coś, co chorych martwi. Jeżeli pacjent przychodzi do mnie po miesiącu i mówi, wie pan co, no nie czuję się, no może, ale to nic takiego, ja podniosę dawkę, to często pacjent woła, Boże, to już ze mną źle. Nie, podnosimy dawkę, no może była najniższa skuteczna, no tak się powinno robić, więc wtedy podnosimy dawkę, ja tłumaczę, że taka jest zasada, no dawka maksymalna jest dawką ludzką cały czas, więc podnosimy tę dawkę do dawki maksymalnej, oceniając efekt działania. Są pacjenci, u których dawka najniższa wywoła efekt dobry, pacjent przyjdzie i mówi, czuje się dobrze, fajnie, okej, widzę, że to ma sens, prawda? No to po co mu podnosić dawkę? No to wtedy jest na tej najniższej. Natomiast spokojnie, jeżeli nie ma efektu działania to leku, no to podnosimy tę dawkę do dawki maksymalnej, która jest określona, no każdy jak zna lek, no to musi wiedzieć, jaka jest dawka maksymalna tego leku. Dopiero jeśli po 8 tygodniach leczenia w dawce maksymalnej pacjent nie osiąga istotnej poprawy, uznajemy ten lek za nieskuteczny. Więc tutaj ta cierpliwość, to jest najgorsze. Ja na początku nie mogłem, tak, ja będąc takim młodym lekarzem, to mnie najbardziej wkurzało, że trzeba tyle czekać. Pacjentów to też irytuje, ale nie ma leku, który, nie ma metody, którą ja dam, przyspieszę, żeby teraz szybciej coś było. No po prostu ja to zawsze, to jak się noga złamie, no to też się goi ileś, prawda?
jak pacjent no, ma zawał serca, to też dochodzi do siebie ileś tygodni. Tutaj jest podobnie. Jeżeli jest bardzo silny lęk, to wtedy dodajemy, są takie leki, które rzeczywiście działają po pół godziny. To wtedy poda się te leki tak na chwilę, na krótki czas, żeby ten pacjent nie czekał z lękiem 4 czy 8 tygodni, bo on jest w bardzo silnym niepokoju, lęku i to też nawet poprawia. To podamy, ale najczęściej ja też będę mówił o tych lekach, one uzależniają, więc ostrożnie pacjent dostaje lek i kazanie do tego, że to jest lek uzależniający na chwilę, żeby poczekać na działanie tego leku, podamy ten uspokajający, będzie efekt, odstawiamy lek uspokajający, mamy efekt przeciwdepresyjny. Długość leczenia, pierwszy epizod 6-9 miesięcy. No najczęstszy błąd, jak ludzie się... To fajnie, że się ktoś poczuł dobrze za miesiąc, fajnie. Natomiast jak się poczuł dobrze za miesiąc i odstawi lek, no to wróci bardzo często, za 2 miesiące w pogorszeniu. Wtedy przychodzą i tak mówią, przepraszam, nabroiłem, albo pan będzie pan krzyczał. Tak się pacjenci trochę boją. No raczej się staramy nie krzyczeć. Natomiast jeżeli są kolejne epizody, to już tak jak powiedziałem, to już to leczenie jest zupełnie inne. To już wtedy jest leczenie zindywidualizowane. My podchodzimy indywidualnie do każdego, do historii pacjenta, do tego. Natomiast zdarza się leczenie bezterminowe też. I to takich pacjentów ja mam, no tak jak już Państwu mówiłem, jak odstawi po raz 11, to ma po raz 11 epizod. Natomiast na leku jest to działanie profilaktyczne. Dobrze się czuje? Bierze lek, no po prostu musi się przyzwyczaić. No dobra, biorę lek, no tak jest. No jak ktoś ma nadciśnienie, też musi brać lek. Jak ma cukrzycę, no też musi brać lek, prawda? Więc to są takie rzeczy, które gdzieś każdy z nas musi sobie przepracować w głowie, że no tak po prostu jest. Ale pierwszy epizod nie. Pierwszy epizod to jest jakby zupełnie inna historia. To jest początek. My i po pierwszym epizodzie zdarza się, odstawiamy lek, wszystko dobrze, wywiad w miarę, okej, pacjent funkcjonuje, koniec. Nie wrócił do gabinetu, bo nie potrzebował. Chyba, że zmienił lekarza. Jaki lek wybrać jako pierwszy? Proszę Państwa, nie ma leku najlepszego. Tutaj to jest jakaś taka analogia, mi się nasuwa do samochodów. No jaki jest najlepszy samochód, proszę mi powiedzieć? No nie ma. No ten jest ciężarówka, to jest do czego innego, prawda? Sportowy, no to jest do czego innego. Osobowy, no 3-drzwiowy ja wolę, a ja wolę 4-drzwiowy, prawda? To jest do czego innego. Ten napęd ma na 4. Koła też jest do czego. Dokładnie tak samo jest z lekami. Zaraz o tym będę mówił dokładnie. Więc decydują cechy kliniczne depresji. Depresja z lękiem, no to dam taki lek o potencjale przeciwlękowym. A jeżeli jest depresja z zahamowaniem, takim dużym zahamowaniem to się dzieje, ale bez lęku, no to dam lek aktywizujący. Jeżeli w depresji z lękiem dam lek aktywizujący, to lęk pacjentowi wzrośnie. To będzie się pacjent bardzo źle czuł. Jeżeli ktoś ma bezsenność, to dostanie inny lek niż ma nadmierną senność. No? To jest oczywiste i to zbieramy wywiad, po prostu to jest bardzo ważne. Taką anegdotę Państwu powiem, ja to muszę wiedzieć. Jak jest depresja, muszę wiedzieć, jak pacjent śpi, jak pacjent je, czy przytył, czy schudł. Ja po prostu nie wypuszczę, pacjent mi tego nie powie, prawda? No bo wtedy nie wiem, jaki lek mam udać. A pacjenci często mówią, ja muszę Panu wszystko powiedzieć. I mówi, co córka pojechała wczoraj gdzieś tam. Ja mówię, spokojnie, to nie jest na razie najważniejsza sprawa. Proszę powiedzieć, jak pani sypia. Dobrze, to za chwilę, ale ja powiem z tą córką. I czasami tak się zdarza, to tak już jak ktoś ma pewne doświadczenie, to musimy troszeczkę, czyli mnie interesuje obraz kliniczny, a potem sobie rozszerzamy ten wywiad o pewne inne rzeczy. To, co pacjent mówi, jest ważne, ale ja nie dobiorę odpowiedniego leczenia, jeżeli tylko się zajmiemy tym jednym problemem, a pacjent powinien mieć włączony lek z powodu zaburzeń depresyjnych, więc o to pytamy. Senność, utrata masy ciała, przyrost masy ciała, lęk, napady paniki, jak to wszystko wyglądało i tak dalej, bo mnie interesuje obraz kliniczny, a potem dopiero wszystko inne. Senność, współchorobowość z innymi zaburzeniami psychicznymi. Jeżeli ma napady lęku, dostanie inny lek, niż jak nie ma napadu lęku, tylko właśnie tak jak Państwo mówią, zahamowanie. Współchorobowość somatyczna, inne objawy. Przychodzi pacjent i mówi, tylko żebym... Wiem, że leki pogarszają seks. To jest dla mnie najważniejsze, żeby mi tylko zostało. No okej, dobrze, no to ja już wtedy wiem. Nie, dam SSRI-a jako pierwszy, zaraz będę o nich mówił. Ale przychodzi pacjent i mówi, no to w seks, nie seks, co mi tam. Nie ma znaczenia, to dla mnie nie jest ważne. No to też jest inna rozmowa. Prawda? Wiek pacjenta, no, są pewne przeciwwskazania u osób starszych, inne stosowane leki, skuteczność leku u krewnych pierwszego stopnia. To jest, zobaczcie Państwo, jakie to jest proste, jeśli ktoś wie.
Moja mama się leczyła, wie pan, i ona brała taki lek, i on jej pomógł. Albo na przykład ktoś przychodzi do mnie, ja leczyłem kogoś, ojca, matkę tego pacjenta. I no była moja mama u pana 7 lat temu, czy tam 5 lat temu. No to ja sobie cyk, mam dokumentację elektroniczną, więc ja nawet mówię, to ja sobie zajrzę. Patrzę i se czytam. A, faktycznie jest jakiś tam lek, szybka poprawa, coś tam. To dla mnie jest informacja, że to jest lek preferowany dla tej osoby, no bo połowa genów. Działanie leku jest genetyczne. Tak? Jest połowa genów, więc to jest bardzo prosta informacja, którą... Więc jeżeli jakieś leki, coś państwo bierzecie, czy ktoś z was bierze, czy bliscy biorą, warto wiedzieć. Bo czasami taka rzecz, prawda? A ona zwiększy ryzyko poprawy. Niestety pacjenci bardzo często leków nie znają, nie pamiętają. No tak jest, no już się przyzwyczaiłem do tego. Albo na przykład nie wiedzą, jakie leki biorą od kardiologa. I ja mówię, no ale jakie leki pani bierze? No bo czasami jest interakcja, ja muszę wiedzieć, żeby nie pogorszyć. No nie wiem, to trzeba u psychiatry, jakie kardiologa? No trzeba. Trzeba, dlatego jeżeli idzie się do jakiegokolwiek lekarza, powinno paść pytanie, jakie leki pani bierze od innych lekarzy, bo my wtedy widzimy, żeby no, po prostu nie zaszkodzić. No tam wtedy dochodzimy, no na jakie? Na cholesterol? No tak, na cholesterol, no to już dobra, to już mniej więcej wiem jakie. No i jakoś tak sobie musimy radzić. Albo dzwonią podczas wizyty. To ja zadzwonię do męża, tam jest kartka. No to proszę dzwonić. Bo to są ważne informacje. Skuteczność właśnie, preferencje pacjenta, stosowanie się do zaleceń, wygoda stosowania. Są pacjenci, biznesmeni, którzy mówią, no byle nie w południe. W południe leku nie wezmę na 100%, niech mi pan... Albo ja już sam pytam. Jak będzie dawkowane 3 razy dziennie, to pan będzie brał nie. No bo zasada jest taka, że im lek częściej jest dawkowanie leku, tym mniejszy odsetek pacjentów stosuje się do zaleceń. W ogóle, proszę państwa, do zaleceń stosuje się 30% pacjentów. Są takie badania, 30% pacjentów. Takie się robi leki, że tam liczy się, ile wziął, pacjent uczestniczy, tak? I stricte stosuje się do zaleceń lekarskich 30% pacjentów. No to jest mało, prawda? Potem pacjent przychodzi, lek nie działa. No ja raczej myślę, że się stosuje, ale no dopytuję. No, ktoś mówi, no nie brałem regularnie, nie brałem regularnie. Okej, okay. No to tłumaczymy. Lek przeciwdepresyjny bierzemy codziennie. Nie ma leku przeciwdepresyjnego, który zadziała tak jak lek uspokajający, że wezmę tabletkę, która mnie uspokoi. I za 15 minut jestem już bez lęku, jestem uspokojony, uspokojona, mogę działać. Lek przeciwdepresyjny musi być brany każdego dnia, raz dziennie, 2 razy dziennie, czasami 3. No już takich leków nie lubimy jak 3 razy dziennie, bo nikt prawie nie, ich nie bierze regularnie. Ale musi być brany codziennie. No i przechodzimy już do leków, drodzy państwo. SSRI, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Co to jest wychwyt zwrotny, to już państwo wiecie. To jest właśnie to wyciąganie z szczeliny synaptycznej tych neurotransmiterów. I akurat te leki wychwytują nam zwrotnie serotoninę. To są najczęściej przepisywane leki na świecie. W Polsce też. Na świecie, no nie ma dnia, żeby w gabinecie psychiatrycznym jakiegoś leku, tu państwu wypisałem, zastosować. I tu jest tak, sertralina, escitalopram, paroksetyna, fluoksetyna, citalopram i fluwoksamina, to są nazwy międzynarodowe. Czyli jest lek o nazwie sertralina, no i jedna firma produkuje lek, który się nazywa Zoloft, inna sertraliny nazwała Cetaloft, jeszcze inna Sertin, jeszcze inna Sentra, jeszcze inna Sertranor, jeszcze inna Sertran, wszystko to samo, jeśli chodzi o substancję czynną. Natomiast substancje pomocnicze mogą być inne. Zdarza się, że jeżeli pacjent bierze na przykład Zoloft, idzie do apteki, a w aptece mówią, no nie mamy Zoloftu, ale dam panu Cetaloft, bo to jest to samo, nie ma błędu, nie ma, wszystko jest zgodnie z prawem. Pacjent bierze ten Cetaloft i ma biegunkę, a po Zolofcie nie miał, albo odwrotnie. I mówi, jak to możliwe? No przecież mówili, że to jest to samo. Tak, substancja czynna jest ta sama. Natomiast substancje pomocnicze mogą się różnić, a organizm może reagować nie na substancję czynną, tylko na substancję pomocniczą. Dlatego zasada jest taka, że jeśli nie ma innych względów niż medyczne, najlepiej już brać ten sam lek. Nie zmieniać go tylko dlatego, że z innych niż medyczne względów. Ja już się naoglądałem właśnie takich różnych reakcji na różne preparaty. No ale to jest codzienność, no nie mają w aptece, no to zamówią za 2 dni. Te leki między sobą się różnią. Już państwu powiem jak. Wszystkie te leki, to są kuzyni, wszystkie te leki mają potencjał przeciwdepresyjny, przeciwlękowy i antyobsesyjny.
Antyobsesyjny to jest przeciwnatrętny. Obsesje to są natrętne myśli, czyli w nerwicy natręt. Mam cały czas natrętne myśli, żeby tam myć ręce, albo jakieś bluźnierstwa, albo cały czas pacjent. To jest taka bardzo, bardzo poważna czasami choroba, gdzie pacjent no cierpi bardzo, bo cały czas natręstwa, non stop natręstwa. Więc to są leki, które mają, każdy z nich ma potencjał zarówno taki, taki, jak i taki, ale to są nie te same leki, one się różnią między sobą. To tak jakbyśmy wzięli jakąś grupę samochodów, prawda? Ten ma napęd na cztery koła, ten się wolniej, ten ma mniejszą moc, ten ma większą moc. Także ja tutaj Państwu tak wypisałem z własnych doświadczeń, tak jak ja je widzę, pracując już z tymi lekami ponad 20 lat. Sertralina ma taki profil zrównoważony, przeciwdepresyjny i przeciwlękowy. Fluoksetyna dla mnie jest bardziej przeciwdepresyjna. Obniży impulsywność bardziej niż sertralina, ale też jest preferowana w bulimii. Jeżeli są pacjenci z napadami objadania się i oni z tym przychodzą, a towarzyszy jeszcze depresja albo i nie towarzyszy, to fluoksetyna jest lekiem pierwszego rzutu. To, bo ona pomoże, jest największe prawdopodobieństwo, że pomoże. Paroksetyna bardziej działa przeciwlękowo, ale gorzej jest tolerowana od sertraliny. Więc jakby no, my żonglujemy. Proszę Państwa, zapisywanie leków to jest nieustanna żonglerka pomiędzy tym, co my chcemy pacjentowi zaproponować, a tym, żeby on nas nie wyzwał później w domu, że mu zafundowaliśmy jakieś nieprzyjemne doznania. Zaraz będę mówił o objawach niepożądanych. Więc na przykład no, jest gorzej tolerowana od sertraliny. No więc się zastanawiam, czy dać sertralinę, czy może paroksetynę. Prawda? Ale jeżeli jest dobrze tolerowana, to jest super. No i to takie dylematy mamy. Citalopram jest bardziej przeciwdepresyjny. Fajny lek. Dobrze tolerowany. Escitalopram jest bardziej przeciwlękowy. Lepiej tolerowany od paroksetyny. Tak? Ale działa przeciwlękowo. Fluoksamina natomiast jako jedyny lek z tej grupy bardziej jest taki uspokajający. Dajemy go na przykład na noc, a wszystkie inne z reguły dajemy rano. Z reguły. Są pacjenci, którzy zgłaszają senność po tych lekach, ale to wtedy najczęściej jak damy na noc, to im przechodzi. Ale na sam początek dajemy rano, za wyjątkiem fluoksaminy, którą najchętniej dajemy na noc na początek. No i fluwoksamina ma też taki właśnie efekt antyobsesyjny. Ja lubię fluwoksaminę w zaburzeniach obsesyjnych i poprawia sen jako jedyna z tej serii. Ja Państwu mówię o tych lekach, dlatego że rzadko się zdarza, że na wykładach dla nielekarzy omawia się specyficzne działania leków, uznając, że to jakaś reklama, że to jakieś teraz ja tutaj jakieś... Proszę Państwa, to są leki, które Państwo bierzecie, Wasi bliscy, wszyscy bierzemy, bo konsumpcja leków przeciwdepresyjnych rośnie. Tak? Więc warto znać, warto też poznać myślenie, w jaki sposób my ten lek dobieramy. To się odbywa najczęściej w głowie mojej, prawda? Ja nie mówię, a wie pan, dam pan, bo to jest takie, tak. Tylko zbieram wywiad i mówię, w mojej ocenie zaproponuję jako lek pierwszego wyboru lek, który w mojej ocenie ma największe szanse powodzenia. Żaden lek nie jest pozbawiony objawów niepożądanych. Nie ma takiego leku. Witamina C też może uczulać. Różne inne rzeczy może powodować kamicę nerkową, jeżeli ją przedawkujemy. Więc każdy lek ma działania niepożądane. Również SSRI-e mają działania niepożądane, aczkolwiek to są leki łagodne. Ja się tych leków nie boję. Nawet jeżeli one są nadużyte celowo w celach samobójczych, niskie jest ryzyko zgonu. Więc to jest leczenie, że tak powiem, tutaj dosyć bezpieczne, dlatego są to leki preferowane, najczęściej stosowane. Niepokój na początku leczenia to jest coś, co spędza sen z powiek. Nam, Jezu, gdyby tego nie było, tej dolegliwości, to moje życie byłoby lepsze. Bo to pacjentów bardzo denerwuje, ale nas też, lekarzy, to denerwuje. Ja daję lek pacjentowi i ja powinienem powiedzieć i mówię, że ten lek przez pierwsze kilka dni może pogorszyć. Czyli po tym leku może być niepokój. Dlaczego? Dlatego, że jest wyrzut serotoniny, lek zaczyna działać, wychwyt zwrotny jest zatrzymany, serotonina wzrasta, łączy się z receptorami i neuron reaguje niepokojem. Tak? My wiemy, które to receptory powodują ten niepokój. I pacjent czuje się tak, jakby no, gdzieś wewnątrz miał jakiś taki motorek, który mu tam niepotrzebnie wibruje. Nie lubimy tej dolegliwości, aczkolwiek z doświadczenia, jeżeli to się wytłumaczy pacjentom, to najczęściej jest to akceptowane. Chyba, że zdarza się jakaś wyjątkowa wrażliwość. Aczkolwiek najczęściej zdarza się tak, że pacjenci nie są o tym poinformowani. Na przykład ktoś do mnie przychodzi i mówi, wie pan, dali mi taki lek, no przecież ja bym umarła. To jest jakiś
jakiś idiota mi to dał. I naprawdę jest bardzo duża taka wręcz agresja. A ja mówię, no jaki lek? Sertra, no tam no, Zolow, czy tam Setalow, czy jakiś. No, no dobrze dał, tak, czy dała, tylko po prostu pacjent nie miał tej informacji. I jakieś jeszcze takie cechy neurotyczne. Częściej ludzie z takimi cechami neurotycznymi reagują niepokojem. Dlatego warto, żeby pacjent był o tym poinformowany. Nudności to jest też, nudności to jest serotonina. Wzrost serotoniny to są nudności, potem jest adaptacja do tego, nudności mijają najczęściej. No i niestety zaburzenia seksualne. Zdarzają się u jednej trzeciej. Zdarzają się, to jest dobrze i źle, proszę Państwa, no bo jeżeli pacjent mówi, że seks mu tylko został i tylko, żeby seks mu nie pogorszyć, no okej, okay, to nie są, no to wtedy nie zastosuję tego leku jako pierwszego, no chyba, że czasami nie widzę innego, no ale to wtedy dyskutujemy. Nie muszą być, to nie to, że zawsze, tak, ale bywają. Obniżone libido, zaburzenia wzwodu, opóźnienie lub brak orgazmu, ale z tego tytułu są to leki pierwszego rzutu stosowane u mężczyzn z przedwczesnym wytryskiem. I to, jak jest mężczyzna z przedwczesnym wytryskiem, czy osiąga wytrysk na przykład po 15-30 sekundach stymulacji seksualnej, dla niego to jest bardzo frustrujące, życie seksualne się nie układa, jest niska samoocena, w związku nawet bywają, że rozpady związku, dostanie paroksetynę, citalopram, co tamtego, przychodzi uśmiechnięty za miesiąc, prawda, za dwa, zadowolony i mówi, że po prostu uratowałem mu życie. Bo opóźnień, tak? My korzystamy z objawu niepożądanego, który u tego konkretnego pacjenta jest objawem jest działaniem terapeutycznym. Ja to też zawsze tłumaczę. Może być potliwość, niegroźna, ale no, jak ktoś się budzi w łóżku cały mokry, no to jest to kłopot. Bóle głowy, bezsenność, rzadziej nadmierna senność. One aktywizują, bo są to leki przeciwdepresyjne, dlatego dajemy rano, więc bywa bezsenność. Taka skarga. Stłumienie emocji. To jest tego pacjenci nie lubią. Czyli mówią, ja już nie czuję smutku, ale ja już nie czuję nic. Ani radości, ani smutku. Jestem taki bez uczuć. No to tak się zastanawiamy, czy to akurat jest ten lek dla tego pacjenta. No bo też nie chcemy zabierać pacjentom emocji. Ale się zdarza. Obniżenie apetytu, rzadziej przyrost masy ciała. Właśnie obniżenie apetytu, fluoksetyna w bulimii, napady głodu. Podamy fluoksetynę w wysokiej dawce. Przychodzi osoba za 6-8 tygodni i mówi, no już nie mam, nie wymiotuję, nie objadam się znacznie lepiej. Objawy gastryczne, bo serotonina jest w jelitach. Krwawienia niegroźne, najczęściej jakieś nosa, z nosa przedłużenie miesiączek u kobiet. No ale to częściej, jeżeli pacjent bierze jakieś jest po zawale i bierze leki przeciwkrzepliwe, no to może być. Wtedy też, no dlatego ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jakie leki pacjenci biorą, bo my możemy nakręcić trochę jakiś objaw jeszcze, podwiększyć jego ryzyko. To przynajmniej muszę wiedzieć. To nie są groźne, jakieś takie, że krew się leje. Nie. No ale no, jak ktoś się martwi, no ma krwawienia z nosa, no to nawet nie, czasami nie trzeba odstawiać, tylko uspokoić, ale to mocno? Nie, no dwa razy. No dobra, no to poobserwujemy. My się wtedy boimy, jeżeli są krwawienia, że są siniaki, prawda? Że ktoś no nie miał siniaków, ale no to wtedy trzeba odstawić lek, bo to znaczy, że już coś jest z układem krzepnięcia nie tak. No i hiponatremia, obniżenie poziomu sodu, szczególnie u starszych ludzi. Starsze osoby, jak jeszcze tam ten sód opadnie, wielochorobowość, osoba schorowana, wie różnych leków, to nawet mogą być różne zaburzenia świadomości, więc to bardzo ostrożnie trzeba robić, czasami też obserwować pacjenta. Ale ja się tych leków nie boję, szczerze mówiąc. Kolejna grupa, to są leki SNRI, czyli tutaj już mamy za jednym razem serotonina i noradrenalina, prawda? Czyli dwa neuroprzekaźniki, czyli wydaje się lek o szerszym działaniu, nam szerzej pomoże. Dwóch przedstawicieli w Polsce mamy, venlafaxyna i duloksetyna. Wymieniłem preparaty. To są nie wszystkie, proszę Państwa. Tych preparatów jeszcze z 10 by się znalazło. Czasami jak wchodzi nowy preparat i pacjent mówi, ja pytam, co Pan bierze, jakieś AMZZ? Ja mówię, co to może być? Patrzę, a to jest venlafaxyna. Okay. No to czasami jest naprawdę tyle tego, że nie, okej, okay, no już teraz wiem, no ale jak wejdzie, no nie informuje mnie producent, że właśnie wypuścił nowy lek na rynku. Tylko po prostu ja no, sobie sprawdzę. A pacjent pomyślał, nie zna się na lekach, ale tak no, każdy z nas to ma, no, nowy preparat. Nie wiem, co to za preparat, a okej, okay, już wiem. Nieco bardziej aktywizująca jest venlafaxyna, czy w ogóle tak, od SSRI-ów, no bo jest szerszy, tam jest noradrenalina, to jest taki neuroprzekaźnik, który zwiększa napęd, to ona rzeczywiście nieco bardziej zaktywizuje. Efekt przeciwdepresyjny i przeciwlękowy ma ten lek. Duloksetyna jest w mojej ocenie, to są moje subiektywne jakby
myśli dotyczące tych leków jest nieco lepiej tolerowana. Efekt jest bardziej przeciwlękowy, ale ona jest preferowana w bólu neuropatycznym. To już nie jest moja myśl, tylko to już jest wskazanie. W bólu neuropatycznym, czyli jeżeli przychodzi pacjent na przykład z depresją i cukrzycą i jego boli stopa, albo ma polineuropatię, to jest częste powikłanie u pacjentów z przewlekłą cukrzycą i on się skarży na bóle, albo jakieś bóle ma neuropatyczne w związku właśnie z jakimś uszkodzeniem nerwów, podamy duloksetynę, poprawi mu się nastrój i ból minie. I to jest fajne. Pacjenci potem przychodzą i mówią, Boże, ale tutaj myśmy jeździli po lekarzach, jakieś leczenie, nic nie pomagało. Daliśmy duloksetynę, pomogło. Ale to wiemy, że tak jest. Są na to badania i rzeczywiście to widać. SNRI-a mają także działania niepożądane, jak każde leki. One są nieco bardziej nasilone, czyli to są leki gorzej tolerowane niż SSRI-e, dlatego rzadziej je stosujemy. Dlatego Państwu powiedziałem, że SSRI-e są stosowane najczęściej ze wszystkich, bo one są lepiej tolerowane. Myślimy jednak tą tolerancją leków. Zdarza się zmieniać, na przykład SSRI później na SNRI, tak? No, nie zadziałał ten, tam gorzej tolerowany, ale o szerszym spektrum. Niepokój częściej niż po SSRI-ach. Jeszcze to jest gorzej. Ale to jest też do, mówię, najważniejsza jest informacja. Jeżeli pacjent tę informację posiada, to naprawdę nie zdarzają się jakieś tragedie. Najgorzej, jeżeli nie wie. Zaburzenia seksualne częściej niż po SSRI-ach. Jak już taki pacjent przyjdzie i mówi tylko byle nie seks, no to już ten lek z tej grupy odpada. Wzrost ciśnienia bywa, czyli więc jakaś nieustabilizowane nadciśnienie, no to nie jest chory do tego leku. Bezsenność, nudności, objawy gastryczne, też potliwość, zmęczenie, podobne objawy. Objawy dyzuryczne u mężczyzn z łagodnym rozrostem prostaty. To się zdarza. Czyli zatrzymał mu się mocz. Trzeba wtedy lek odstawić. Dość silne objawy po nagłym odstawieniu. Ja tego nie lubię w tych lekach i pacjenci jeszcze bardziej. Czyli pojechał na wakacje, nie wziął ze sobą leków i mu się skończyły. I wysoka dawka wenlafaksyny i chodzi po ścianach. To nie jest groźne dla życia, ale to jest bardzo złe samopoczucie dla pacjenta, bo nagle z dużej dawki zszedł do zera i ma 3-4 dni bardzo silnego niepokoju, zawrotów głowy, tak? I też mówi, kurczę, ja myślałem, że umrę. No nie, nie umrze, no bo odstawił lek, to jest po prostu tyle. Natomiast no jednak trochę się nacierpi. Więc trzeba pamiętać, że no jak już biorę te leki, to już tak, jak już się kończą, to trzeba się zaopatrzyć, czy u lekarza rodzinnego, czy się pojawić na wizycie. Kolejny przedstawiciel. Bupropion to jest inhibitor wychwytu zwrotnego. Cały czas widzicie Państwo, wychwytujemy sobie poszczególne te monoaminy. Tak te leki działają. Zwrotnego dopaminy i noradrenaliny, Wellbutrin, Wellbox to są preparaty. Noradrenalina to jest poprawa napędu. Czyli noradrenalina myślimy napęd. Jak jest człowiek taki spowolniały, to mu trzeba noradrenaliny trochę dodać, to wtedy będzie bardziej, będzie miał zwiększony napęd, poprawa funkcji poznawczych, uwaga, pamięć operacyjna, myślenie w depresji bardzo częste, czyli pacjenci depresyjni gorzej radzą sobie z myśleniem, wolniej, mają problem ze skupieniem uwagi i tak dalej, to wtedy też noradrenalina tutaj bupropion nam pomoże. Wzrost stężenia dopaminy to jest motywacja do podejmowania aktywności celowej, poprawa zainteresowania otoczeniem, wzmożenie odczucia satysfakcji, przyjemności. Dopamina jest odpowiedzialna za przyjemność. To jest ten neuroprzekaźnik, który się wydziela, jeżeli robimy coś miłego. Seks, jeśli się uprawia, to dopamina strzela w mózgu. Albo jak się bierze amfetaminę, to jest narkotyk, który bardzo wydziela dopaminę i wtedy jest euforia ponarkotykowa. Więc bupropion byśmy podali ludziom, chorym, pacjentom, którzy są spowolniali, bo on aktywizuje, którzy mają mało energii, którzy są tacy właśnie, mają zaburzenia koncentracji, ale nie mają lęku. Bo jeżeli pacjent mówi, że ja mam napady lęku i cierpię z tego powodu, ja mu podam bupropion, to jego napady lęku będą pogorsze. Na 100% pogorsze. No więc nie podam. No ale nie wszyscy mają lęk, no i to wtedy są. Ale nie pogorszy seksu, drodzy Państwo. To jest coś. Napisałem rzadko zaburzenia seksualne na samym dole tutaj, bo nie mogę powiedzieć nigdy, bo to w medycynie nie ma nigdy, w medycynie nie ma zawsze, ale faktycznie znacznie, znacznie rzadziej są zaburzenia seksualne po bupropionie. Więc jeżeli przychodzi na przykład pacjent, który mówi o tym seksie, że to ważne dla niego i żeby mu nie podawać, a jest spowolniała energia, brak radości, tak jest. Bez napadów lęku, no to bupropion jak najbardziej tak. Dolegliwości niepożądane oczywiście są,
No bo wszędzie są. Nie ma leku, który nie ma. Wortioksetyna, całkiem nowy, no nie już tak bardzo, ale dosyć nowy lek. On moduluje aktywności receptorów serotoninergicznych i też hamuje aktywność transportera serotoniny. Na razie jest jeden preparat, Brintellix. To jest efekt przeciwdepresyjny i słaby przeciwlękowy. I znów, gdyby tu był efekt duży przeciwlękowy, no to wortioksetyna byłaby jeszcze fajniejsza, dlatego że ona znów rzadko zaburzenia seksualne powoduje. Tak? A to jest dla pacjentów ważne. No ale jeżeli są silne napady lęku, napady paniki, ten lęk dominuje, to wortioksetyny ja bym na początek nie podał, bo no tak, to nie jest jakiś szał wtedy. Ryzyko poprawy nie jest wcale aż takie wielkie. Natomiast jeżeli jest lęk wynikający z depresji, czyli mam depresję, mam silny taki lęk, ale wynikający z depresji, bo to często się łączy, to lek nam pomoże. Moklobemid to jest kolejny przedstawiciel, to jest inhibitor monoaminooksydazy. Gdybyście Państwo teraz cofnęli się pamięcią do tej synapsy, którą pokazywałem, i tam był ten transporter, jak on sobie tam transportował, to tam jeszcze jest, niezaznaczone na tamtym rysunku, takie białko, które się nazywa monoaminooksydaza. Rolą tego białka jest rozkładanie monoamin. Tak? Czyli to jest takie metabolizm monoamin. Ona tam na miejscu sobie te monoaminy tnie i je rozkłada. Czyli już nie recycling, tylko już je tam niszczę. No i teraz, jeżeli my zablokujemy sobie tą monoaminooksydazę, czyli to białeczko, ten enzym, no to ona nie będzie niszczyć, nie będzie metabolizować, no to ilość monoamin wzrośnie. Jakich? No wszystkich. Prawda? No więc to jest dobry lek. On działa trochę inaczej, bo on aktywizuje, bo wszystkich. Działa przeciwdepresyjnie, aktywizuje. Działa przeciwlękowo, ale głównie w fobii społecznej. Czyli jeżeli są napady lęku, to jednak my chcemy trochę z tej serotoniny podnieść. No ale znów serotonina pogorszy nam jakość życia seksualnego. No, pacjent nie chce tego. No ale ma silne napady lęku. Co tu zrobić? Moklobemidu mu nie podam, no bo na napady lęku mu pogorszy. Prawda? I kombinujemy. I żonglujemy tymi dolegliwościami. Czasami ja też mówię tak, wie pan, czy pani, może zróbmy tak, może ja włączę ten lek, on może pogorszyć funkcję seksualną, nie musi, i pan to oceni. No bo jeżeli by nie pogorszył, no to okej. Okay. Jeżeli pacjent nie ma rysu neurotycznego, no bo czasami jest okazja, jak tylko pomyśli, to od razu mu pogorszy, prawda? Już od razu mu ten seks gorzej siada. No ale zdarza się, dobra, no to dobra, ja wezmę i powiem za miesiąc. I wtedy mówię, ja nie jest tak źle, dobra, no to jakby działamy. Tak, natomiast no, są osoby, które absolutnie nie, no to wtedy szukamy takiego rozwiązania, żeby zadziałał przeciwpanicznie, ale no moklobemid to na pewno nie będzie. Pobudzenie, właśnie pobudzenie on aktywizuje. Aktywizacja równa się często pobudzenie na początku. Pacjent jest w takim niepokoju, uczucie lęku, zawroty głowy, mogą nudności rzadziej niż po SSRI-ach, tak. Nie można go łączyć z wieloma innymi lekami przeciwdepresyjnymi, bo jak on ma inny mechanizm i teraz jeszcze zablokujemy z drugiej strony mechanizm, no to pacjent się będzie źle czuł. Będzie taki wystrzał tych monoamin, że on już tam będzie raczej go trzepało, aniżeli będzie to efekt przeciwdepresyjny. I to jest też pewna ułomność tego leku, że najczęściej stosujemy go w monoterapii, jeśli chodzi o leki przeciwdepresyjne. No ale zawsze od każdego reguły są wyjątki, więc różne. Natomiast faktycznie preferowano też w zaburzeniach, żeby nie było zaburzeń seksualnych. Kolejny lek to jest mianseryna. U nas jest stosowany w Polsce najczęściej jako dodatek. Czyli dodajemy na wieczór, na sen. Taki idealny pacjent na mianserynę, żeby mu dodać do leku, który bierze, to jest pacjent, który nie śpi i schudł. Jeśli nie śpi i schudł, dodamy mianserynę, za 2-4 tygodnie będzie spał i trochę przytyje. No i pacjent przychodzi i mówi, wie pan co, apetyt mi się poprawił, lepiej śpię, no super, no to tak ma być. Więc takie to są rzeczy, natomiast czasami u niektórych jest nadmierna senność. No dobra, ja śpię lepiej, ale do 12 następnego dnia nie mogę, nie to, że on śpi, tylko taki jest, jakby, prawda? No to wtedy się zastanawiamy, czy się przyzwyczai,
czy obniżyć mu dawkę, często pomaga, czy po prostu zrezygnować z tego leczenia. I znów żonglerka. I znów ustalamy, jakie są preferencje pacjenta. Czasami ktoś przychodzi i mówi, absolutnie, co mi pan zapisał, w ogóle tego leku nie chcę. No to wtedy nie ma co dyskutować, bo nie ma przestrzeni na dyskusję. Natomiast większość pacjentów mówi, no dobra, no zobaczymy, spróbujmy, może tak, może siak. Proszę Państwa, jeszcze raz wracam do tego, co powiedziałem, nie ma leku najlepszego i żaden lekarz nie zagwarantuje, tak samo jak kardiolog, Państwu, że lek, który Wam zapiszę, będzie skuteczny i dobrze tolerowany. My zwiększamy ryzyko skuteczności poprzez dobór odpowiedniego leku, zwiększamy prawdopodobieństwo dobrej tolerancji poprzez delikatne dawkowanie, ale to zawsze pacjent później nam to mówi. Zespół niespokojnych nóg, to jest coś, czego nie lubię po miaserynie. Rzeczywiście to się dzieje, ale znów zaburzenia seksualne, okej, okay, może być. Mirtazapina, to jest lek podobny do miaseryny. On działa nieco bardziej przeciwdepresyjnie, ja to zawsze tak sobie żartuję, że to jest taka miaseryna premium. Ale to premium, to jest tak, że on fajnie działa, może nawet, ale się przytyje po nim. I to nawet 10 kg. No więc jeżeli ktoś przychodzi, mówi, nie chce brać leków, bo się boję, że przytyje, no to mirtazapiny nie dostanie. Natomiast często się zdarza tak, że przychodzi pacjent i mówi, schudłem, czy schudłam w ciągu 3 miesięcy 15 kilo. Ja mam skóra i kości. Ja nie mogę jeść, mnie ściska. Ja zjem jedną rzecz i ja nie mam siły. No to dostanie mirtazapinę. I wtedy przyjdzie za miesiąc i mówi, Boże, wszystko już jest lepiej. Przytyłam te 3 czy 5 kilo, prawda? No i wtedy patrzymy, no na ile, żeby znów... Tak, więc to jest prawda, że po niektórych lekach się tyje. My wiemy po których. Mirtazapina jest królową w tej kwestii. Natomiast to jest kwestia doboru leku. No jeżeli ktoś przychodzi z otyłością olbrzymią, no to nie może dostać mirtazapiny. To jest błąd w sztuce lekarskiej. Prawda? Natomiast jeżeli ktoś przychodzi taki i mi właśnie mówi, że kurczę, no co się dzieje, badania, nie badania, czy on raka ma, robili mu, a on chudnie, nie ma żadnej przyczyny, to mu pomoże mirtazapina, faktycznie przytyje. No i tak to wygląda również zaburzenia seksualne oszczędza, czyli te leki, które dajemy najczęściej, SSRI i SNRI, wycinają seks, nie u wszystkich jeszcze raz. Czasami patrzymy, dyskutujemy, pacjent ocenia, mówi, że jest okej, okay, tak? Natomiast te pozostałe najczęściej seks oszczędzają, co też jakby się pacjentowi tłumaczy, że wcale nie trzeba w leczeniu przypłacić tego życiem seksualnym. Trazodon to jest taki lek, który fajnie często podajemy pacjentowi na sen, on jest efekt przeciwdepresyjny. HT2, inhibitor 5-HT2, to jest receptor serotoninowy. Czyli to jest taki, on jest SSRI-em, jeszcze zablokuje nam jeden z receptorów serotoninowych. No i to nam daje efekt taki uspokajający, przeciwdepresyjny. Też w Polsce raczej rzadko stosowany jako lek w monoterapii, ale najczęściej jako dodatkowy. Czasami też może być nadmierna sedacja i jakiś taki niepokój czy zawroty głowy. Proszę Państwa, jeżeli pacjent zgłasza mi objawy niepożądane, no mam, jestem za bardzo uspokojony, do 12 nie mogę się rozruszać, to wcale nie znaczy, że ten lek dla niego nie jest. Tylko my jakby, no to wtedy eksplorujemy ten, o której Pan bierze. No biorę na przykład o 22, a niech Pan weźmie o 19 i dawkę trochę mniejszą i zobaczymy. Nie zawsze najlepszym wyjściem jest zmiana leku. Nie zawsze, dlatego że jeżeli my byśmy od razu zaczynali od zmian, no dobra, to zmienimy, no to po chwili znów będzie coś. Po chwili znów, a najgorsze, co może być, to my nazywamy to świąt terapeutyczny w żargonie, prawda? Czyli swędzi i od razu zmieniamy. I czasami to się zda, to nigdy dobrze nie wróży. Bo jeżeli przychodzi pacjent i ja go pytam, i on ma w wywiadzie 8 leków w ciągu 2 miesięcy, coś jest nie tak. Ja mówię, dlaczego? Co? 8 leków? No pamiętacie Państwo, lek nieskuteczny to jest lek w najwyższej dawce po 8 tygodniach. A pacjent mi podaje w wywiadzie w ciągu 2 miesięcy 8 leków. No i mi pokazuje, tak, tu mam opakowanie ten brałem 2 dni, ten brałem 3 dni, ten potem brałem przez tydzień, no był najlepszy, ale po tygodniu się okazało, że potliwość, ten brałem ten, to nie jest dobre. To wtedy
jest, trzeba jakby porozmawiać nad taką tolerancją też, że to leczenie, ono trochę, musimy się do niego przyzwyczaić, trochę cierpliwości, być może obniżymy dawkę, być może jakoś zadziałamy z innej strony, nie od razu zmiana leku, tak? Ale najczęściej jest to, bo pacjenci też mają coś takiego czasami, że mają lęk przed lekiem, lęk przed lekiem. Ja się boję tak tych leków brać, że cokolwiek to... Proszę Państwa, to wszystkie leki, o których Wam tutaj mówię, one nie zabiją, nie umrze się od nich. To są leki, których my jakoś specjalnie się nie boimy, że coś się stanie, że będzie jakaś tragedia, prawda? Ja to mówię, chemioterapia to jest dopiero terapia, prawda? Dam lek, po którym człowiek wymiotuje, włosy mu wypadną, schudnie, w ogóle ledwo chodzi, wszystko go boli, prawda? To jest dopiero leczenie. Prawda? Albo antybiotyki jakieś, po których biegunki są całymi dniami i tak dalej, i tak dalej. Nie, tutaj nie, aczkolwiek faktycznie te objawy są i wtedy jest jakby, no, rolą wizyty kontrolnej jest to, żebyśmy my to omówili, jakby trochę pacjenta uspokoili, zastanowili się nad tym, jak z tego wybrnąć, z tej żonglerki, prawda? I czasami wcale niekoniecznie trzeba odstawiać lek, tylko trochę uspokojenia, może zmiana dawki, może wcześniej z trazodonem na przykład bywa, także wcześniej. No, niech weźmie o 19 zamiast o 21 i już mija. Tak się zdarza. Więc to jest tak, żeby ten świąt terapeutyczny wcale nam nie towarzyszył na każdej wizycie. No i już będę kończył o tych lekach, tak się rozgadałem o tych lekach. Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne. To są pierwsze leki starej generacji. Od nich się zaczęła historia psychiatrii, jeśli chodzi o leczenie przeciwdepresyjne, lata 50. ubiegłego wieku. Amitryptylina i klomipramina jeszcze są na rynku. Pozostałe leki już nie. Jak ja zaczynałem pracę, to jeszcze była dezypramina, imipramina jako pierwszy lek, przypadkowo odkryty, bo pacjenci go dostawali na gruźlicę. Był to lek syntetyzowany na gruźlicę i zauważono, że pacjenci mają lepszy nastrój. No i zaczęto badać i od tego się zaczęła historia leczenia. Historia leków przeciwdepresyjnych. To są leki bardzo, to jest taka ciężarówka. Jakbym porównał do samochodu, to jest ciężarówka, wsiadasz i jedziesz. Tylko że ciężarówka kurzy się, leci, prawda, nie ma klimatyzacji, wszystko jest, nie ma elektroniki, tak, ale dojedziesz. Więc to są leki bardzo dobre, one cały czas są stosowane, ale to są leki znacznie gorzej tolerowane niż wszystkie te, o których Państwu opowiadałem. Zatem na pewno nie są to leki pierwszego wyboru. Ale zdarza się, że pacjent brał jeden lek, elektronika, nic nie działa, drugi, damy ciężarówkę, damy ten, dopiero to zadziałało, jakoś no, toleruje te dolegliwości niepożądane albo w ogóle dobrze toleruje. Też się zdarza, mówimy źle tolerowane, ale ktoś bierze, nic nie jest w wysokich dawkach, przecież ta tolerancja jest osobnicza. Natomiast no, tutaj profil bezpieczeństwa jest gorszy. Z tych leków jeszcze dwa, to wymienię Państwu o opipramol i doksepina. To są takie leki przeciwdepresyjne, które depresji nie wyleczą, ale uspokoją. Czyli dajemy je, szczególnie opipramol jest dosyć często pod nazwą pramolan czy sempramol, dajemy na uspokojenie, na wieczór. Dobrze, to akurat jest lepiej tolerowane niż te dwa wyżej. No ale i tak natomiast należy do tej generacji tak zwanych trójcyklicznych, pierwszych leków w latach 50. imipramina syntetyzowane. No i teraz, proszę Państwa, ciekawostka, nowość. Otóż od paru lat na rynku jest lek o nazwie eksketamina. Jest to spray donosowy. Jak ktoś wpadł na to, że taki lek w ogóle można zastosować. Otóż jest to pochodna ketaminy, a ketamina to jest tak zwany głupi Jasiu. Czyli ketamina jest podawana pacjentom w premedykacji po to, żeby takich trochę skołować, prawda? No to wtedy jakiś zabieg, ale zauważono, że po ketaminie pacjenci się śmieją, no, są taki tacy trochę w lekkim haju, no to anestezjologzy stosują. Psychiatry ketaminy się nie stosuje. No głupiego Jasia, prawda? Przed zabiegiem potem się już daje znieczulenie ogólne i pacjent jest w tym znieczuleniu, już w ogóle zasypia i okej. No to jak ketamina daje taki szybki, natychmiastowy efekt euforyzujący, to zaczęto badać. No w depresji się nie sprawdziła. Natomiast jej kuzynka pochodna, eksketamina, się okazało, że tak. Spray donosowy jest skuteczny, czyli właśnie tak trochę działa, że jest szybki efekt taki przeciwdepresyjny. Neuroprzekaźnik jest tu zupełnie inny, glutaminie. No już nie będę Państwu mówił, glutaminia to jest taki, no, najwięcej go jest w mózgu. To jest taki... Najwięcej mamy neuronów
właśnie glutaminergicznych. Receptor się nazywa właśnie NMDA, to już nie będę tego w ogóle wymawiał. No, nieważne. W każdym razie on ma szybkie działanie przeciwdepresyjne u pacjentów z lekooporną depresją, czyli pacjent jest leczony. Co to znaczy lekooporna depresja? To znaczy brak skuteczności dwóch leków w ciągu 8 tygodni w dawce maksymalnej. Czyli jeden lek dajemy 8 tygodni, podchodzimy do dawki maksymalnej, leczenie nieskuteczne. Drugi lek dajemy w dawce maksymalnej, leczenie nieskuteczne. Pacjent spełnia kryteria akademickie lekooporności, kwalifikuje się już do podania eksketaminy. No ale koszt kuracji to jest 3200 zł za iniekcję, a iniekcji powinno być kilkanaście. A więc taki koszt kuracji to jest 48-50 tysięcy złotych. No i to jest coś, co frustruje, bo ja mam bardzo małe doświadczenia z eksketaminą, bo tutaj jest pewien problem. Czyli tak, no wysłać, tego się nie kupi w aptece, dlatego że po eksketaminie jest ryzyko zaburzeń świadomości, zaburzeń dysocjacyjnych, czyli to trzeba pacjenta pilnować. Czyli przez 2 godziny pacjent musi być pod opieką pielęgniarską. Czyli to są jakieś ośrodki, gdzie jest zapewniona pielęgniarka i nie musi być to szpital, tak? ale taka opieka pielęgniarska i się pacjenta pilnuje, potem jak już jest dobrze, wraca do domu. Natomiast no, ta cena jest zaporowa. Jest to lek z tego powodu rzadko stosowany niestety i mamy małe doświadczenie i to jest najgorsze, co mnie frustruje, że mamy małe doświadczenia, bo proszę Państwa, jeżeli ja wypisuję sertralinę codziennie od 20 lat, to ja ją znam na pamięć od tyłu i o 12 w nocy mogę powiedzieć, o co chodzi. Natomiast jeżeli ja miałem jednego pacjenta na eksketaminie, to ja nie wiem nic o tym leku. No i to jest coś, co frustruje, bo a znów zaproponowanie pacjentowi kuracji, która będzie kosztowała 50 tysięcy złotych, a ona się nie powiedzie. Bo to jest mój opór, no bo ona, to nie jest, że 100%, to jest cud, ona wszystkim wam pomoże i mi wszystkim. Nie. To jest pewna opcja, prawda? Więc na razie niestety ku no, takiej mojej frustracji ta eksketamina wiemy, że jest, ale pacjentów na razie nie ma. No ale możecie, warto wiedzieć, że jest taki coś, czyli to jest, to się dołącza do leku, który pacjent bierze. Nie to, że się odstawia lek i eksketaminę, tylko bierze lek i dodatkowo spray do nosa, cyk, 2 razy w tygodniu przez 4 tygodnie, potem jest rzadziej, potem raz na miesiąc i jakieś tam efekty ponoć są. Mówię ponoć, bo to wszystko jest z literatury. Inne stosowane leki w depresji, bo to wszystko, o czym Państwu mówiłem, to były leki przeciwdepresyjne, czyli leki o potencjale przeciwdepresyjnym. Natomiast my stosujemy również leki inne, na przykład leki przeciwpsychotyczne. Leki przeciwpsychotyczne to są te, które stosowane są na przykład w depresji z urojeniami, w depresji z omamami słuchowymi najczęściej. Jeżeli podamy sam lek przeciwdepresyjny u pacjenta z psychozą, to mu pogorszymy stan. To jest podstawowe prawo w ogóle w psychiatrii. Czyli nie, podajemy lek przeciwdepresyjny i podajemy lek przeciwpsychotyczny równocześnie. A te leki przeciwpsychotyczne, tu kilka zaznaczyłem z nich, które są powszechnie stosowane, olanzapina, kwetiapina, aripiprazol, risperidon, perazyna. Podaję nazwy międzynarodowe, być może są inne. Ale to już, czyli podajemy wtedy i rzeczywiście to połączenie lek przeciwdepresyjny, lek przeciwpsychotyczny u pacjentów z depresją psychotyczną poprawia stan i mija depresję. Za 4 tygodnie, za 6 tygodni pacjent jest na przykład wypisywany ze szpitala albo w domu, bo też psychotyczne nie zawsze leczymy w szpitalu i jest i mówi, że rzeczywiście lepiej. Leki stabilizujące nastrój, też powszechnie stosowane, lamotrygina, kwas walproinowy, karbamazepina. To są leki, które stosujemy właśnie, jeżeli są jakieś takie wahania nastroju. Tu ja w ogóle nie mówię o depresji w chorobie dwubiegunowej. Dzisiaj to nie jest ten temat, bo depresja w chorobie dwubiegunowej leczy się zupełnie inaczej. Zrobimy na ten temat wykład, dobrze, panie Tomaszu? No to właśnie to był mój pomysł, to Państwu zdradzę. Myślę, że to jest na tyle ważna sprawa, depresja dwubiegunowa, jakby zaburzenie dwubiegunowe, czyli depresja mania. Mania to jest odwrotność depresji, czyli euforia, nakręcenie, odhamowanie, a mania, depresja, zahamowanie, obniżony nastrój, spowolnienie. To wtedy jakby leki stabilizujące nastrój są lekami pierwszego wyboru, ale czasami dodajemy je w depresji tak zwanej jednobiegunowej, czyli właśnie tylko depresji.
żeby ustabilizować, one trochę potencjalizują, czasami dodanie takiego leku poprawia efekt leku przeciwdepresyjnego, tak jakbyśmy trochę jeszcze tak dodali i takie ulepszone paliwo dodali i lepiej jedzie samochód. No i leki przeciwlękowe. One uzależniają, na czerwono to zaznaczyłem, bo no jest tendencja do nadużywania tych leków pacjenci. No to już powiem Państwu taką anegdotę. No przychodzi pacjent na leku uzależniającym, no bierze jakaś, częściej kobiety, bierze na przykład Lorafen, jakaś pani i ona mówi, że bierze od 30 lat ten Lorafen. Uzależniła się od tego Lorafenu, już ma takie dolegliwości odstawienne wręcz, depresja się przyplątała i ja włączam lek przeciwdepresyjny, mówię, no włączymy jakiś lek przeciwdepresyjny, proponuję jakiś SSRI, który nie uzależnia, a to będziemy powoli odstawiać. A pacjentka mi mówi, tylko byle nie uzależnia. A jest uzależniony, nie? Od Lorafenu. Ja mówię, no właśnie ten, który uzależnia, będziemy odstawiać. Natomiast na początek w epizodzie depresyjnym, jeżeli jest duży niepokój, duże takie nasilenie lęku, pacjent ma napady lęku, na przykład napady paniki 3 razy dziennie, albo nawet co trzeci dzień, to lek przeciwdepresyjny zadziała za 2-4 tygodnie, prawda? Więc korzystamy z tych leków, to są dobre leki, ale pacjent powinien wiedzieć, że benzodiazepiny są lekami uzależniającymi i po prostu należy być ostrożnym. Na pewno ich nie brać długo, one są w tej wstępnej fazie. To tak to się sprawdzają, sprawdzają się dobrze i jak najbardziej. Leki przeciwlękowe, nie benzodiazepinowe, czyli no, nieuzależniające, pregabalina, hydroksyzyna, często stosowane. Są doniesienia, że pregabalina ma potencjał uzależniający. Ja tego nie obserwuję u swoich pacjentów, ale w Anglii uważają za, nie chcą zapisywać. Jak pacjenci w Anglii mieszkają, to mówią, że nie chcą im zapisywać pregabaliny. O wiele bezpieczniejsze niż benzodiazepiny. No i leki nasenne z opiklon, z olpidem, z zaleplon. Stosujemy je no, na początek też w zaburzeniach zasypiania, jeżeli nie chcemy połączyć od razu dwóch leków przeciwdepresyjnych, bo to też się zdarza, że damy jakiś lek aktywizujący, a na wieczór lek przeciwdepresyjny o potencjale prosennym, to się też zdarza, ale można, te też uzależniają, czyli trzeba uważać. Jak wchodziły na rynek 20 lat temu, to był taki PR miał, że nie uzależniają, że w ogóle przełom w psychiatrii. Mamy nasenne leki nieuzależniające. Nieprawda. Uzależniają, ostrożnie z nimi. Podsumowanie, drodzy Państwo. Depresja umiarkowana i ciężka, brak leczenia farmakologicznego pogarsza przebieg choroby. To jest najważniejsze zdanie tego chyba wykładu, bo naprawdę pogarsza. Czyli tutaj musimy włączyć lek przeciwdepresyjny. Pacjent ma prawo się nie zgodzić na to. No przecież tak jak każdy z nas ma prawo nie zgodzić się na proponowane mu leczenie, ale dane naukowe są danymi naukowymi. Uważam, że jeżeli jakiś psychoterapeuta leczyłby pacjenta, terapeutyzowałby jakoś głęboko z epizodem umiarkowanym lub ciężkim, musi mieć świadomość, że to może się skończyć źle. I ja takie przypadki znam. Najgorsze jest nieleczona depresja, pogorszenie dalszego przebiegu plus powikłania. Tak. I właśnie pogorszenie przebiegu, to co Państwu mówiłem, pierwszy epizod jest ten kluczowy. Pierwszy zawał serca to jest najważniejszy, prawda? Drugi zawał serca już gorzej, prawda? Trzeci zawał serca to już serce jest do niczego. A czwarty zawał serca, nie wiem, czy ktoś przeżył. Nie pamiętam pacjenta, który miał 4 zawały serca. Ja osobiście, może są, nie wiem, nie jestem kardiologiem, ale jak już po 3 zawałach jest ktoś, no to już to jest naprawdę osoba chora, prawda? To już no, naprawdę musi o to serce dbać, no później ewentualnie przeszczep serca, bo już serce jest tak zniszczone, tak, z taką tkanką bliznowatą, że je trzeba wymienić. Natomiast no, mózgu to nie wymienimy i tutaj musimy żyć z nim. A jeżeli mamy ten mózg zniszczony poprzez chorobę, no to wtedy co się pojawia? Są zaburzenia pamięci, są zaburzenia nastroju, są jakieś napady płaczu, otępienie później w starszym wieku. I to rzeczywiście obserwujemy. Leki przeciwdepresyjne nie uzależniają. Nie ma danych, które by świadczyły o uzależnieniu, aczkolwiek to, co Państwu mówiłem, nagłe ich odstawienie może powodować objawy odstawienne. Zapomniał na wakacje, nie wziął, ma 4 dni z głowy. Tak, wakacje się nie udały. No tak. To tak może być, ale to nie jest tożsame z uzależnieniem. Uzależnienie to jest, że ja muszę brać coraz więcej, następuje tolerancja w górę, czyli najpierw jeden Lorafen pomagał, jedno Relanium, potem 2, potem 3, potem 5, potem 8, potem 10, nie ma końca. Ja miałem pacjenta, który brał paczkę Lorafenu dziennie, wtedy już nie odstawimy w gabinecie.
Ja już mówię, proponuję w szpitalu, hospitalizacja, pacjenci się zgadzają. Lub nie, czasami też się tak zdarza. Tutaj nie, leki przeciwdepresyjne nie uzależniają. Uzależniają leki uspokajające, typu benzodiazepiny, uzależniają leki nasenne, typu te zaleplon, zolpidem, zopiklon. Leki przeciwdepresyjne, drodzy Państwo, mogą dawać objawy niepożądane, bo każdy lek może dawać objawy niepożądane. Nie ma takiego leku na świecie, który by nie dawał objawów niepożądanych. Natomiast my patrzymy populacyjnie, bo ktoś na przykład przychodzi i mówi: widzi Pan, no ja brałem lek i on mi źle tolerowałem i coś tam, i jest mi to z przeciwnikiem leków. No dobrze, no ja rozumiem, tylko pierwsze nie łączy się z drugim. Znaczy, to są odrębne jakby zdania, prawda? Bo to, że ktoś brał lek i źle tolerował, nie znaczy, że inny lek będzie źle tolerował. Natomiast celem leczenia depresji jest poprawa, jest remisja, tak jak Państwu mówiłem. No to jest mój cel, my chcemy osiągnąć remisję w taki czy inny sposób. Leczenie depresji jest działaniem prozdrowotnym. To jest chyba najważniejsze zdanie. Jest działaniem prozdrowotnym. To nie jest kosmetyka. To nie jest psychofarmakokosmetyka. Tylko to jest działanie prozdrowotne, dlatego że brak tego działania pogarsza nie tylko jakość życia, nasze funkcjonowanie, ale nam mózg się kurczy, rdzewieje. Bo pamiętacie Państwo, jak mało tam było tego metabolizmu glukozy. Zdarza się, i teraz chcę jakby też zwrócić uwagę, bo proszę Państwa, codzienność moja jest taka, że przychodzi pacjent, włączamy leczenie, jest ok, wszystko jest ustalone, pacjent idzie do domu i na przykład przychodzi za miesiąc, dwa, trzy, albo za rok, też się zdarza, i mówi: wie Pan, nie brałem tych leków, bo żona mi powiedziała, że mam to świństwo w ogóle wyrzucić. I to jest codzienność. To w każdym tygodniu ktoś taki jest. Nie? Bo matka mi powiedziała, że to w ogóle, żeby się nie truł. Prawda? Natomiast jeżeli przychodzi ponownie, no to znaczy, że z pogorszeniem, znaczy gdyby się dobrze czuł, by nie przyszedł. Prawda? To, co dla mnie jest wstrząsające, i to też znam takie przypadki, że pacjent poszedł gdzieś do jakiegoś szamana, do jakiegoś różdżkarza, kogoś takiego zajmującego tak zwaną medycyną, to w ogóle nie jest medycyna, ale niekonwencjonalną, prawda? I szaman kazał odstawić wszystkie leki, bo mu zatruwają organizm. Pacjent posłuchał, odstawił i wylądował w szpitalu. I ja takie, to nie jest jeden przypadek, to się dzieje, to jest nasza codzienność, bo ja to rozumiem, każdy szuka pomocy, no nie pomaga, mam objawy resztkowe, źle, piąty epizod, pójdę. Natomiast taki jednak szaman, pytanie, jaka jest jego odpowiedzialność, prawda? Szkodzenie bezpośrednio temu człowiekowi. I bywały też takie, to w schizofrenii to się dzieje, czyli to już w ogóle psychoza jest jeszcze bardziej toksyczna dla mózgu niż depresja. Miałem pacjenta ze schizofrenią, ustawiony jakimś tam po iluś tam, w miarę dobrze funkcjonował, no ale coś tam było w tych lekach, poszedł i wylądował na długie miesiące w szpitalu, po całkowitym odstawieniu nagłym, bo szaman kazał. Więc takie rzeczy się dzieją. To mówię, to nie jest codzienność, a jeszcze najciekawsze, że później ten pacjent mówi: Boże, wie Pan co, ja zapłaciłem mu 500 zł za tę wizytę. Nie? To jest też trochę, bardzo nieetyczne, ale to się, proszę Państwa, dzieje. Na koniec, jak zawsze, chcę się pochwalić tym moim thrillerem psychologicznym, jednym i drugim. Dużo psychiatrii, dużo leków, jeśli Państwo lubicie psychiatrię w takim lightowym podaniu, to zapraszam do lektury Śpiewaczki prokuratorki. Tam wszyscy biorą leki. Wszyscy biorą leki. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie. Nie jestem po lekturze, tylko chciałam, że tak powstaje trzecia. Tak, powstaje trzecia. Też będą raz leki. Czy Państwo, pan? O, jest pan. Piękny, piękny. Czy metabolizm glukozy w mózgu u osób z HAD-em albo z innymi zaburzeniami wygląda podobnie? To, co Pan pokazywał? Wie Pan, są jakby badania dotyczące różnych jakby czynników, prawda? Metabolizm glukozy w depresji jest znacznie obniżony. Metabolizm glukozy na przykład w zespołach maniakalnych w pewnych rejonach może być na przykład wzmożony, bo te przemiany, to jest tak jakby
turbo doładowania. Metabolizm na przykład w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych w niektórych rejonach jest wzmożony. Prawda? Natomiast, więc to jest to schizofrenii znacznie obniżony w wielu obszarach. Natomiast te badania, one służą po to, żebyśmy my rozumieli istotę choroby. Czyli my wiemy, dlaczego depresja jest szkodliwa dla mózgu, bo my mamy na to dowody. Natomiast, żebyście też Państwo zrozumieli, diagnostyka, że przyszedł do mnie pacjent i ja go wyślę na takie badanie, o widzę, tego się nie robi. To są badania naukowe dotyczące grup dużych, populacyjnych. Natomiast one nie są wartościowe dla konkretnej osoby z depresją, bo one nie są miarodajne. Natomiast dlatego też depresję rozpoznajemy na podstawie wywiadu klinicznego. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, tak, są jednostki, gdzie na przykład metabolizm jest zwiększony. Może to być na przykład maja. Kilka dni temu pojawiły się takie informacje w prasie o psychiatrach dziecięcych, którzy przepisując leki na ADHD, no, posądzono ich o to, że przepisują niesłusznie, ponieważ nie wiązała się z tym psychoterapia. I teraz pytanie moje jest takie, no bo jeżeli ta psychoterapia jest bardzo potrzebna w przypadku leków na ADHD, to kiedy powinno się stosować psychoterapię w przypadku tych leków, o których Pan dzisiaj mówił, w przypadku depresji? Wtedy, kiedy jest potrzebna i wtedy, kiedy pacjent czuje też taką potrzebę. To nie jest tak, że każdego pacjenta z depresją trzeba wysyłać do psychoterapeuty, bo nie ma psychoterapeutów. To jest w ogóle, ale nie tylko u nas. W Anglii się czeka na psychoterapię 2 lata, a w Norwegii na izbie przyjęć mi pacjent powiedział, bo myślę, że u nas wszystko leży, a pacjent w Norwegii mi powiedział, że z napadami lęku poszedł i cały dzień siedział na izbie, bo nikt nie zszedł. I powiedział, wie pan, tam dopiero jak rękę czy ktoś ma urwaną, to dopiero schodzą, w Norwegii, tak? Więc no nie ma psychoterapeutów, no jak, to jest... Natomiast zdarza się, że pacjent na przykład nie chce psychoterapii. Ja psychoterapię szczególnie wtedy proponuję, kiedy są zaburzenia osobowości, czyli pacjent ma pewne mechanizmy, które są dysfunkcyjne, na przykład ktoś jest podejrzliwy. Żona mnie zdradza, no, nawet nie chodzi o urojenia, tylko taki jestem niepewny, będę kontrolował, albo jest ktoś, ma taki rys, właśnie jakiś narcystyczny, prawda? No, żaden lek tego nie wyleczy, a rys narcystyczny wiąże się z dużym cierpieniem, bo to jest tak naprawdę przykrywka niskiej samooceny, taka fasada. Gdy ktoś ma jakieś problemy w związku, no ma 5 związków, miał trwały po miesiącu i z powodu przekonania o swojej niskiej atrakcyjności wszystkie zrywał czy zrywała, prawda? Nie ma leku, który to pomoże, więc ja uważam tak, że jeżeli pacjent, chyba że pacjent też ma jakiś cel albo potrzebę psychoterapii, tak, to wtedy jak najbardziej tak. Natomiast to się ustala. Ja jakby też pytam, jaki tu jest, bo psychoterapia powinna mieć też swój cel. To nie jest tak, że od razu taśmowo do psychoterapeutów, bo to nic tu nie da. Natomiast jeszcze raz powtarzam, wielokrotnie psychoterapia jest tym elementem, jeżeli mówimy o depresji umiarkowanej i ciężkiej, który bardzo ułatwia później rokowanie, bo pacjent sobie życie poprawi, on ma większy wgląd i on już mniej działa dysfunkcyjnie, poprawił swoje mechanizmy i to zabezpiecza przed nawrotem, jest takim czynnikiem protekcyjnym. To wtedy tak. Natomiast każdego tak od razu, taśmowo, do psychoterapeuty to nie, bo to nie jest w ogóle możliwe. Ale w przypadku ADHD stwierdzono, że jest to konieczny warunek. Wie pan, no dobrze by było, ale psychoterapeutów dziecięcych jest jeszcze mniej. Tak? A dzieci z ADHD jest dużo, więc my też musimy wziąć pod uwagę to, jak działa system. Jeżeli jest rodzina wspierająca, jeżeli są rodzice, nazwijmy to świadomi, tak? Że nie powiem w żargonie sensownie, bo czasami przeszkadzają. Zdarza się, że rodzice są tak już, że jeszcze gorzej. Nie można nawet wywiadu zebrać z młodym pacjentem. Ja proszę, żeby mama wyszła, bo cały czas mama mówi. Widzę, że jest tak zdenerwowana, taka nakręcona, ja mówię, spokojnie, niech pani sobie usiądzie, ja z tym pacjentem sam pogadam. Ale on nie powie. No to nie powie, spokojnie. Więc nie ma, tutaj jest bardzo dużo czynników, prawda? Więc jeżeli jest rodzina wspierająca, lek działa, w szkole lepiej funkcjonuje i tak dalej, okej, no to dobrze by było. Praca z psychologiem, jakaś wspierająca, bo to jest ideał.
prawda? No ale, ale no ideału nie ma, więc zdarza się, że pacjenci, młodzi dzieci funkcjonują całkiem fajnie na lekach na ADHD bez jakiegoś nie wiadomo jakiego wsparcia, jakiejś głębokiej psychoterapii. Ale dobrze, żeby ona była. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo.